Dzień dobry i oczywiście zapraszam na kolejny odcinek z gry Kane. Ostatnim razem oczywiście udało nam się tutaj przejść i zobaczmy, co za ciekawostki skrywa ten palmtop. Jest on Josepha. Jerk! What the hell was I thinking? Jakieś kwestie podrywu, oceny dziewczyn. Byłem zajęty wyobrażaniem sobie wszystkich sprośnych rzeczy, które zrobię z Samantą. No ładnie, Joseph. Byłeś tutaj takim lovelasem ciągle. Tylko... Tylko dziewczyny mu w głowie. Czy coś więcej? Chyba nie. Okej. Nie ma więcej informacji, więc zobaczmy, co jest za tymi rozwalonymi drzwiami. This room is much smaller than the other. Maybe he drew the short straw. This isn't the only small thing he has. Ciekawe jeszcze co. No my to ciekawego mamy. Porwane prześcieradła. Zniszczony terminal osobisty. Portret. I sejf osobisty. Zobaczmy. Wymagana próbka DNA. Jakaś plama w rogu. No ciekawe, czy ta biała plama to Josepha? Sprawdźmy. DNA accepted. Chyba tak. Nie będę wnikał, co to była za biała plama. Sprawdźmy, czy otwarte, ale potrzebny próbkę głosu. I z tego, co wiem, właśnie nagrywaliśmy na dyktafon Josepha. Więc mamy jego też próbkę głosu. No i pięknie. Udało się odblokować jakieś przejście. Zobaczmy, co jest tam ciekawego. Dalej. Właśnie, o rany. Can you understand me? Do you need No mi zdecydowanie też. Pytanie, co to jest? Bezkształtne stworzenie. Jakieś jeszcze nabrzmiałe wymiona. Karnister inkubacyjny. On może nam się przydać do tych robaków, które będzie trzeba zwabić. Dlatego weźmy go. Pytanie, czy jeszcze z tobą coś mogę zrobić? Skoro jest możliwość interakcji, to znaczy, że jakaś interakcja tutaj musi być. No co, zbiczają? No najwidoczniej tak. Co my tu mamy? Mleko, czy mogę je tu wcisnąć? Mogę. Okej. Okay. Skoro mamy już karnistr i mamy mleko, to udajmy się do tych robaczków i sprawdźmy, czy uda nam się jakiegoś zwabić. Miejmy nadzieję, że tak. No tak, udawać się do najbliższego punktu ewakuacyjnego nie będzie dosyć
Znaczy, może być dosyć kłopotliwe z tego względu, że drogę zagradza nam mały stworek, który wydaje się dosyć groźny, więc raczej no, tam się nie udamy w pierwszej kolejności. Ciekawe, czy do tych pokoi będę jeszcze mógł wejść, czy nie. Miejmy nadzieję, że niedługo się przekonamy. Okej, okay. Centrum Laboratorium Rozrodczego. Sprawdźmy, czy zadziała. Idziemy w lewo. Ciężarna nie powinna biegać, bo to się może źle skończyć. So they use these little guys to control Samantha. And the gas they give off when they touch dead tissue calms her? I need to catch one. No to wiem. A skoro mamy karnister, to może uda się złapać jednego. Odczyt atmosfery. Czyżby za mała temperatura tutaj panowała? Okej, okay, to już było, ale tak sobie myślę, że skoro to musimy zwiększyć troszeczkę temperaturę, mamy już własny PDT, to wypadałoby pójść do tego miejsca, gdzie była ta właśnie atmosfera. Znaczy ten komputer sterujący atmosferą, o. Dokładnie. Tam trzeba by się wybrać i zobaczyć. Czy możemy troszeczkę pogumerać w ustawieniach? A przy okazji, wchodząc tam do tego pomieszczenia, była mowa o jakimś trupie. Że zostaje zwabiony do trupu. Tutaj mamy jednego trupa, więc być może uda się go jakoś wykorzystać. I to jest chyba jedyny trup, jaki tutaj przeżył. Okej. Okay. Idźmy przez te grodzie. I sprawdźmy, co mogę tutaj zdziałać. Oczywiście tutaj wtedy nie mogłem się dostać, ale teraz już mam swój własny PDT. Więc powinno być łatwiej. ID obszaru. Okej. Zerknijmy jeszcze na jeden komputer, który wskazywał nam różne obszary. Czy może on jakoś będzie w stanie nam podpowiedzieć? I was the reason she was alone. That I sapped the life out of her from the moment I came into existence. You know that's not true. A small part of me knows that. A bigger part doesn't. O, właśnie mamy. Habitat larw. 668. Także... ID.
Tego właśnie potrzebowałem. Tak więc idźmy na górę i przestawmy temperaturę w pokoju 668. Przestawimy to oczywiście tam temperaturę i wilgotność na wyższą. Miejmy nadzieję, że wtedy nasze larwy będą czuły się znacznie lepiej. Pytanie, jaką temperaturę ustawić? Weźmy to. Użyjmy od razu PDT na komputerze. Nie wiem, czy to już jest zaczytane po poprzednim razie, czy nie. 668. Nie wiem, 85-90? Taka temperatura będzie... W ogóle ile można? 99 to jest max. Ale wilgotność mogę zmniejszać. Oj, się naklikam, a naklikam. Dobra, zostawmy 85-90. Miejmy nadzieję, że będzie dobrze. I oczywiście wracamy do naszych larw. I w dół. Tam już chyba na górę, prawy górny róg już nie będę musiał chodzić, bo tam już chyba wszystko zostało zrobione. Szybko do wyjścia. Ciekawe, co by było, gdybym podwyższył temperaturę we wszystkich tych pomieszczeniach. To mogłoby być trochę zbyt przypalające. Przynajmniej takie odnoszę z grubsza wrażenie. Te wentylatory mogłyby trochę tutaj zacząć nam wariować, co by z drugiej strony uniemożliwiło funkcjonowanie w tym pomieszczeniu na przykład, jak i we wszystkich pozostałych. Chociaż z drugiej strony dziwne, że komputer przy, w cudzysłowie, elektrowni steruje... może inaczej. Że to był jedyny komputer, który mógł pokazać mi, które pomieszczenie jest jakie. Wyświetlacz podaje podstawowe informacje dotyczące temperatury, wilgotności, toksyczności i innych właściwości habitatu okazów. I chyba nie jest zbyt dobrze, sprawdźmy. Czy tu jest jakaś informacja, jaka powinna być temperatura? No nie ma. Także trzeba będzie pokombinować z tą temperaturą. No i ładnie, no i w końcu udało się ustawić szukaną temperaturę, więc trzeba po prostu iść i zająć się tymi larwami. No i w ekspresowym tempie już jestem na miejscu. Odczyt wydaje się dobry. Larwy sobie spokojnie chodzą, czyli żyją. Dlatego użyjmy tej platformy i spróbujmy jakiegoś robaczka złapać. No i pięknie sam tutaj nam jeden przyjdzie. Zapraszam, zapraszam. No i złapany. Okej. Skoro mam... Yeah, it's clearly a Charlie.
Ja bym powiedział Bob. One of my sons was named Charlie. Was? Oh. He died. His mother. She never forgave me. It was my fault. I should have protected him. People die. Sometimes you just can't do anything about it. Well, Charles, I think we're going to go back to Frederick. Right. Okej, w takim razie idziemy z naszą larwą do trupa Frediego i spróbujmy jakoś to połączyć. Yes. No właśnie, i taki jest plan. Dlatego czym prędzej ruszmy do Frediego. The next conversations I have with my children, it will be different. Second chances at life. Don't come around often. Second chances? Your dad would be proud of you, Hadley. If he knew me, knew who I'd become. A survivor. It's not my fault that I look like him, or act like him. And it's certainly not this baby's fault that I'm here. That's on me. I can't blame my child for where I am. I know that my baby is... Family. Family. Okej, no w takim razie dobrze mówi. Nie ma co zwalać winy na dziecka. No bo w końcu, co ono mogło takiego zrobić? Nie można go winić za to, że się urodzi. Można winić tylko tych, co chcą to wykorzystać. Okej, weźmy w takim razie larwy. I spróbujmy je zaaplikować. Okay, Freddy. Time to call Big Mama. Aha. Już leci mamusia. No to było piękne zakończenie. I can get help. I can find you now. No time. The elevator. It's close. It's open. I did it. We did it. This baby is going to be a fighter like his mom. I can feel it. I know. Okej. Samantha. Ta osobliwa bestia została rozpłatana na dwie części. Z jej obnażonej wnętrzności unoszą się dławiące opary, więc nie ma co tutaj wdychać tego świństwa. Trzeba się jak najszybciej wydostać. Do wyjścia. Miejmy nadzieję, że teraz już się obędzie bez żadnych niespodzianek. I spróbujmy bezpośrednio do windy. Ja nie wiem, czy już mam się żegnać i kończyć tą serię, czy jeszcze coś nas czeka na samym jej końcu. Się zaraz okaże. A z drugiej strony przydałaby się tutaj jakaś winda łącząca te trzy poziomy. Chociaż w sumie dwa. Na przykład tutaj jakiś skrót. Bo moja droga nie dotknie ten ogrodzenia pod wysokim napięciem. No to może zaboleć. Wrong.
This is the way it was meant to be. I don't understand. What is... Hello, Hadley. Muszę powiedzieć, że tego zdecydowanie się nie spodziewałem. Jest tutaj coś grubszego. W sensie coś grubszego wisi w powietrzu. O, tak powinienem to powiedzieć. Dosyć niespodziewane zakończenie, ale... Muszę przyznać, że bardzo ciekawe. No i oczywiście zapaliło się światełko, jak i w 5 innych miejscach. Przypadek? Nie sądzę. Ale moi drodzy, to byłoby na tyle w tej krótkiej serii, ale jakże ciekawej. I cóż mogę powiedzieć? Gra naprawdę bardzo... Może... Nie humorystyczna, ale na pewno bardzo ciekawa. To by było na tyle. Żegnam się z wami i tan. Pa, pa.